Siemaneczko, dziś lecimy zrobić przegląd wreszcie przedzakupowy T3485. Zaciekawieni? Startujemy! Sponsorem programu jest importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Siemaneczko, T3485. Dzisiaj odcinek specjalny. Zrobimy sobie przegląd przed zakupem takiego czołgu. Lecimy z tematem. Zrobimy sobie dzisiaj od komory przedziału silnikowego i skrzyni pełnej biegów. Biegi tutaj jeszcze są i działają. Co niedawno jeszcze ten czołg jeździł. Znaczy on sam tutaj wjechał, sam trafił stamtąd. Został zamieniony z tym pod klandeką. Co, nie będziemy się ceregielić, tylko od razu przechodzimy do przedziału silnikowego i pokażemy wam, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, na potrzeby tego filmu płyty zostały ściągnięte, także mamy usmarowaną piątkę, także będzie coś o teciaku. V12 38,5 litra pojemności, 500 koni mechanicznych, diesel. Zaczniemy szybciutko od rozrusznika i skrzyni biegów. Rozrusznik, jak widzicie, dosyć duży, spory. Koło zamachowe, wentylator chłodzący silnik. Nie ma koła zamachowego. No, koło wentylator jest kołem zamachowym. Jednocześnie. Tak, jest na tyle ciężkie, że po prostu tu nie trzeba. Tu mamy przeniesienie napędu na skrzynię biegów. Następnie jest skrzynia biegów, tu jest przeniesienie napędu, tu jest skrzynia biegów. Tu mamy wichajstry do zmieniania pełnych biegów. I półbiegów, nadbiegów i przebiegów. Tak naprawdę to ma tylko biegi, nie ma półbiegów żadnych. Tak. Tutaj są wyfuki, czyli tak zwane układy wydechowe. Pokaż na płytę, gdzie one wychodzą. Tak. Słuchajcie, ta cała moc, która jest generowana przez ten motor, tymi oto wydechami tutaj z dwóch stron symetrycznie wychodzi tutaj. Jeden, drugi. Zostały zdjęte rury, jak widzicie, leżą tutaj. Tutaj są zbiorniki, dodatkowe zbiorniki paliwa, tutaj są płyty pancerne, które żeśmy zdjęli oraz tutaj, żeby wam pokazać, jak wygląda przedział silnikowy, co jest dużą ilością roboty. Dokładnie tak. Oprócz przeglądu przed zakupem będziecie też świadkami w późniejszych materiałach przeglądu tego pojazdu. Jeśli mamy już teraz tak szybko omówioną przekładnię, czyli skrzynię biegów, przechodzimy teraz już do przedziału typowo silnikowego i do samego silnika. Zaczniemy od chłodnic. Chłodnica numer 2 to jest, bo jest to prawa chłodnica. Otóż to, a tutaj mamy lewą chłodnicę. One są położone leciutko pod kątem wzdłuż pancerza. Tam jest czujnik temperatury, to co widzicie. Jest zamontowane tylko na jednej chłodnicy. Tutaj wlew wody do chłodnic. Rurami jedna chłodnica, druga chłodnica. Tutaj porodzewiałe, nie macie się co martwić, bo to jest tylko osłona do chłodnicy, to nie jest sama chłodnica. System chłodzenia jest tak skonstruowany, że pompa wody jest na dole, z przodu silnika. Też wam to pokażemy. Mamy pokrywę, prawą pokrywę głowicy, tam jest lewa pokrywa głowicy. Tutaj mamy pompę wysokiego ciśnienia. Albo... ma 12 sekcji i jeszcze tyle. Tak, czyli to jest tak naprawdę pompa wtryskowa. A to był granat ręczny. Nie rzucaj granatami więcej. To nie jest dobra zabawka. Trzymaj to lecę, sprawdź. Co to mamy? Dziewiątki. Nie. Tak, tylko dziewiątka. W Ossowie je widzieliśmy. Prywatna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Powsińskiej 13. Tak jak już mówiłem, pompa wysokiego ciśnienia, czyli pompa wtryskowa w tym momencie, bo wysokie ciśnienie to jest common rail, a jak wiecie, to już jest stary ten sprzęt, więc tu jest pompa wtryskowa, ma 12 sekcji, czyli mamy 12 cylindrów, 500 koni mechanicznych i ponad 1500 Nm chyba coś w tym było. I słuchajcie, poprawcie nas, jeżeli źle tutaj powiedzieliśmy. Tak, ciekawostka wyścigowo-rajdowa. Silnik posiada suchą miskę olejową, tutaj macie zbiornik na olej i tak samo po drugiej stronie. Drugi zbiorniczek. Także sucha miska olejowa to jest fajna sprawa i już było wymyślone bardzo dawno temu. A tutaj mamy lepszy kadr na skrzynię pełną biegów. Tam są taśmy hamulcowe, to jest prawa taśma hamulcowa.
która jak widać zresztą jest zalana olejem. Ale więc... to jej nie przeszkadza, bo jej to nie przeszkadza. Nie, po prostu jeździ. Tutaj mamy prawą taśmę hamulcową. Tu mamy automat do rozrusznika. Zobaczcie, jaki potężny. To nie jest coś... To jest automat, a tam jest stycznik do rozrusznika. Tak. I zobaczcie, jakie to jest potężne. 24 V. Tak. Musicie zdawać sobie sprawę. Dzięki tym taśmom czołg skręca. W momencie, kiedy zaciągniecie drąg jeden lub drugi, powodujecie, że zaciska się na tym bębnie ta taśma i zatrzymuje gąsienicę, z czego druga zaczyna sobie jechać. I czyli przy przeglądzie zakupowym koniecznie trzeba sprawdzić, czy taśmy są sprawne oraz tam są regulatory tych taśm. O tam. Czy są dobrze wyregulowane. Taśma nie może się grzać w czasie jazdy i nie może trzeć też, bo będzie to spowalniało czołg, zwiększało zużycie paliwa, czego byśmy naprawdę nie chcieli, bo to i tak pali mnóstwo. Daje bardzo dużo kilometrodajnej ropy i huku, który za tym idzie podczas przemieszczania się tego naszego pięknego rogacza. Zawsze przy takim przeglądzie przedzakupowym sprawdza się stan ogumienia, także teraz przejdziemy do tego. Zobaczcie, moi drodzy. I tak, koła i gąsienica, a już wychwyciliśmy jeden problem, jeśli chodzi o gąsienicę. Napęd. Pierwszy problem, który wychwyciliśmy, zobaczcie, pęknięty czpień na gąsienicy. Kielek. No, lekko poząbkowane opony i sparciałe, no nie dyskwalifikuje to jeszcze nas do dalszej eksploatacji tego pojazdu. Musicie zobaczyć też szpilki, lekko powybijane, ale to nie tutaj jest ważny element, który trzeba patrzeć przy takim zakupie. Patrzcie na odbijacz, który powoduje, że ta szpilka jest wbijana z powrotem. Łukasz, podejdź z kamerą z tej strony. Bo szpilka wychodzi tylko w jedną stronę. Wychodzi dokładnie tutaj na zewnątrz. Widzicie? Czyli macie... do wewnątrz czołgu wychodzi. I ten odbijacz powoduje, że ona z powrotem wraca, nie? Trzeba patrzeć bardzo uważnie na to, czy te odbijacze nie są powybijane, bo to jest strasznie ciężko potem dospawać. No sprawdzamy, czy nie ma jakichś luzów tutaj na łożyskach. A luzy się zdarzają. Także wtedy trzeba odkręcać dekiel, kasować luzy na łożyskach. To jest bardzo istotne. To jest koło pędne, które nam napędza gąsienicę. I one też się tutaj zużywają. To są takie roleczki, jakbyście nie wiedzieli, w kole, które zazębiają się za ząb gąsienicy i powodują to, że nie ma tutaj mocnego tarcia, więc one muszą się koniecznie kręcić. To taki przegląd przedzakupowy i przedjazdowy, tak na dobrą sprawę. O, tutaj mamy już spory luz. Także to łożysko, można powiedzieć, że nie istnieje. To jest jeszcze całe i to jest całe. Ale na radziecką modłę to ono jest jeszcze cały czas dobre. Kolejna sprawa to są wycieki spod tych dekielków, które teoretycznie nie powinny występować, a jeżeli już są, no to bardzo małe powinny być. Zapocenie to nie wyciek, pamiętajcie o tym. Tak jest. Zapocenie to nie wyciek. Mamy dwa zestawy takie, to jest jeden zestaw, drugi zestaw i te gumy musimy sprawdzać i zewnętrzna strona i wewnętrzną stronę. To są tak zwane bandaże, no one powodują, że nasz czołg jakoś jest w stanie się poruszać. O, tutaj leciutko uszkodzone, ale to nic, no na szczęście cały obwód tego bandaża jeszcze jest sprawny. Ta część tutaj to jest część odpowiedzialna za reserowanie pojazdu naszego. Jest to połączone z piastą tego koła. Wchodzi to do wanny, czyli do środka. Zawieszenie typu crispy. Nie ma drążków skrętych. Tutaj macie sprężynę, która amortyzuje. Amortyzator jest, a sprężyna po prostu utrzymuje nam koło. Nie ma drążków skrętnych, tak jak w niemieckich pojazdach. Tutaj przez całą wannę, tylko jest zwykła, normalna, klasyczna sprężyna. Naciąg gąsek po odkręceniu tego koreczka. Odkręcacie korek i to kółko, które widzicie tutaj, służy do naciągania gąsienicy. Ono się przesuwa na zewnątrz, naciąga nam gąsienicę. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić, luzy całej wieży. Pamiętajmy, że wieża jest w tej chwili zablokowana, a to jest jej luz. To jest luz, ale radziecki luz, więc 5 metrów w te czy 5 metrów w tamte podczas strzelania nie robi zasadniczo żadnego znaczenia. Kolejna sprawa, którą sprawdzimy sobie dzisiaj, to jest lakier. Na przykład zobaczcie, czy błotniki nie są poobijane. Ja powiem, że ten lakier nie jest oryginalny, bo czołg pochodzi ze stycznia 1945 roku, więc ten lakier dawno by już nam spłowiał.
a był malowany na pewno już dobrych parę razy. Co najmniej przez kilka armii. Przez armię radziecką, potem przez armię polską, potem znowu przez armię polską. No i ostatnim razem 10 lat temu malowany był przez wolontariuszy Muzeum Wojska Polskiego. To co? Teraz obejrzymy go tak sobie szybko z zewnątrz i wbijamy się do środka. Adasiu, ładuj się do środka. Zobacz, jak się kręci wieża. Sprawdzimy sobie od razu, jak jesteśmy na górze, na wieży, czy mechanizm obrotu kręci się poprawnie. Już widzę pierwszą usterkę. Nie ma takiego haczyka, który odregulowuje nam włas. Tutaj powinien być taki pierścionek, za który możecie odreglować sobie łoże tej wieży. Jak zobaczycie, tutaj ma punkty, w których się może potem zareglować. Łukasz próbuje to zrobić, ale brakuje właśnie tego haczyczka, gdzie trochę się obraca. Proszę. Łożyska ma bardzo złym stanie. No do nasmarowania. Tu mamy łożyskowanie. Zobaczcie, kulki wyglądają już jakby miały ze 40 lat. Taka mała aluzja. Także to już nie chodzi tak, jak być powinno. Kolejna rzecz, która będzie do naprawy. Czyli to są koszta. Jeszcze ustawimy wieżę, opuścimy działo i wchodzimy do środka. Jak widzicie, jesteśmy już w środku. Niestety jest tutaj na tyle mało miejsca, żeby nagrywać się we dwóch, to musimy sobie podawać kamerę. Także zaczynamy oględziny środka. Tutaj macie miejsce mechanika kierowcy, lewy wolant, prawy wolant, pompa paliwa. Ręczna. Ręczna. Tak wyglądają zegary, już są niestety polskie. Tutaj macie na dole prędkościomierz, przepraszam, wyżej obrotomierz. Ten czerwony guziczek to jest elektryczna pompa oleju. Tak jak wam wcześniej wspominałem, musi być ze względu na suchą miskę olejową. Góra wieży, tu są miejsca na pociski. Tu mamy jeden. Oczywiście to nie jest pocisk już prawdziwy, znaczy prawdziwa łuska, ale pocisku już nie ma. Tutaj mieliście spłonkę. A tu mieścił się ładunek. Tutaj mamy kolejne miejsca na kolejne pociski. Pierwszego rzutu. Tak, to jest tył wieży, bo jest teraz wieża odwrócona. Tutaj mamy następny rzut, tu mamy odłamkowo burzące i tak dalej, możemy załadować. Kolejna sprawa, gdzie się znajduje amunicja, to jest pod naszymi nogami. Wszystkie te skrzynki to była amunicja. Problem taki w tym czołgu jest i był, i jest cały czas, Adasiu, że wieża nie ma obrotowego dołu, tej podstawy. Nie ma tak zwanego kosza i cała załoga z obrotem wieży musiała się razem przymieszczać. Dreptać. Jak ktoś nie nadążył, a skrzynia była otwarta i wpadła mu do środka noga, mogło go zgnieść. Nie musicie już... Możecie sobie wyobrazić, że to nie było nic ciekawego, nic fajnego, nic prostego, tak? Tu mamy całe działo. Słuchajcie, zaczniemy od oporopowrotników do malucha, jak kiedyś chodził taki żart. Tutaj macie je zamontowane. 85 mm kalibru działo z wyjętym. Tak, gwintowana jest lufa z wyjętym zamkiem, bo niestety nie można takiego zamka posiadać. W prywatnych kolekcjach. Tutaj macie regulację armaty góra-dół. Jak widzicie, mechanizm działa. A tutaj macie do dyspozycji obrót wieży. Macie tutaj wskaźnik, który wam może pokazać, w którym miejscu jesteście akurat. I ta wieża obraca się ręcznie, czyli to jest awaryjnie, bo w tym modelu to jest zupgrade'owany model tej wieży i możecie sobie przełożyć na tryb elektryczny. Tutaj cały mechanizm się wtedy odpala i silnik elektryczny powoduje, że ta wieża może się obrócić za pomocą elektrycznego silnika w lewo lub w prawo. Co jest dużo szybsze niż manualna wersja. Tak, bo obrót takiej wieży zajmuje strasznie dużo czasu. Ale też trzeba być bardzo mocno sprawionym, bo ten silnik nie zatrzymuje się od razu. Trzeba wiedzieć, kiedy mniej więcej chce się tą wieżę zatrzymać i wtedy odpowiednio wcześniej puści mechanizm, żeby ona się dootoczyła i zatrzymała się tu, gdzie chcesz. To jest tak. To kolejna sprawa. Zobaczcie, brakuje jednej śruby odmocowania wieży i tutaj są takie fajne fartuchy, które chronią tutaj nam łoże tej wieży, łożysko. To zobaczcie, są zębatki, po którym ona się porusza, które ją napędzają.
Pod spodem, poza tym, są też łożyska zwykłe, kulkowe, także tą wieżę ściągnąć jest naprawdę bardzo prosto, bo nie macie kosza i nie macie tutaj elektroniki, którą trzeba demontować podczas demontażu wieży, na przykład do serwisu albo jakichś prac porządkowych tutaj w środku. Pomijamy to, że trafienie przez włas tu robiło demontaż wieży natychmiastowy. Tak. To już z World of Tanks pewnie znacie. Dokładnie tak. Teraz przejdziemy do przedziału silnikowego, który znajduje się z tyłu pojazdu, ale od strony załogi. Słuchajcie, tutaj normalnie jest założona taka płyta, która ma możliwość też przewietrzania podczas zamkniętych włazów. Pomaga to odprowadzaniu gazów po wystrzale. A co wyciąga te gazy po wystrzale? Ten wentylator, który tam widzieliśmy na zewnątrz. To jest dodatkowe, bo w tej wieży po modernizacji, powiedzmy, są dodatkowe dwa wentylatory, które wyciągają nam te wszystkie gazy. No niestety po drugim wystrzale i tak nie widać nic w środku, chce się żygać i jest po prostu bardzo nieprzyjemnie, jak na dzisiejsze warunki bojowe. Żyjemy. Jakiekolwiek. Kolejna rzecz, jaką patrzymy w takim przeglądzie, to są wycieki z silnika i patrzymy, czy nie ma wycieków spod uszczelki, spod głowic lub tutaj z dekli. No to z dekli są jeszcze, powiedzmy, dopuszczalne, nie jest to problemem, ale jeżeli mamy wycieki tutaj, o, w tym miejscu, to już jest ciężko później załatać, naprawić, można tak powiedzieć. Tu mamy, weź Adaś, wskaż, gdzie jest głowica. Tak, gdzie się kończy? Tu. Tu, a dalej, na dół, jest blok silnika. Zobaczcie, że blok silnika to jest aluminiowy, nie żeliwny, jak wiele osób uważało. Tak. Dokładnie. Te wycieki jesteśmy w stanie teoretycznie usunąć, dokręcając tutaj tą nakrętkę. Bo tutaj musicie zdawać sobie sprawę, że ten silnik posiada rozrząd królewski, czyli wałki wypuszczone na zębatkach. One się zaczynają tutaj, na końcu wału, to znaczy tu jest początek wału korbowego, koniec mamy tam, nie? Pompa wody jest umiejscowiona na samym dole, to co Łukasz wspominał wcześniej. Tu wystarczy umyć, to nie są duże, słuchajcie, wycieki. Pompę trzeba przeserwisować, wykręcić tutaj ten koreczek, tam jest w środku sprężynka, nawalić smaru i to jest taka technika. Miejsce na akumulator z jednej, jak i z drugiej strony. Instalacja w tym czołgu jest 24-woltowa. Ciekawostka jeszcze, ten silnik już był wyposażony w pneumatyczny rozdzielacz powietrza i mógł mieć rozruch tak zwany mieszany, czyli mógł być zapalony z powietrza, mógł być jest aktualnie uruchomiony, z powietrza, aktualnie jest uruchomiony z rozrusznika, ale w zależności od warunków i tak jak instrukcja pisze, może być zapalany tak i tak lub jednocześnie. A to mamy jeszcze jakieś okablowania. Tam macie prądnicę schowaną, kolektor wydechowy, to wielkie to jest prądnica, nie? Tutaj jest kolektor wydechowy, jak widzicie, idzie przy samych chłodnicach. Ale tutaj nie ma co się martwić, ponieważ powietrze zasysane jest w tą stronę przez chłodnicę, czyli w tą, z zewnątrz. Jednocześnie powietrze chłodzi też kolektory wydechowe i wyrzuca to powietrze z tyłu za silnik, za czoło. Tutaj mamy jakiś rozdzielacz, tu jest rozdzielacz, Adasiu, to żeśmy patrzyli do oleju. Tego, do oleju, dokładnie. Z którego zbiornika olejowego ma silnik pobierać, ponieważ te silniki pracują także na oleju, pobierając go około 1/10 bodajże na 100 km. Bodajże tak, w 1/10. Musicie zdawać sobie sprawę, że ten silnik nie posiada uszczelniaczy zaworowych, tylko same prowadnice, więc to tam się wszystko miela i to jest konstrukcyjnie wymyślone, żeby było smarowanie wydechu. Teraz przechodzimy do przedziału kierowcy i omówimy wam wszystko, co się w nim znajduje. Adasiu, przejmuj kamerę. Dobra, mamy tutaj właz kierowcy mechanika. Tutaj macie te słynne klapki, które się otwierały w momencie jazdy do boju. Tu powinny być jeszcze dwa wizjery, tu i tu. Zostały po nich klapki, no niestety są problemy. Słuchajcie, wskaźniki, olej, trzeba podpompować elektryczną pompą oleju, która znajduje się tu w tym miejscu, do minimum 5 bar. Macie temperaturę płynu chłodzącego i temperaturę oleju. Jak możecie zobaczyć, temperatura oleju jest już 40 stopni, a temperatura płynu chłodzącego
Też mniej więcej. Musicie zdawać sobie sprawę, że to są zwykłe czujniki, które reagują po prostu na temperaturę. No nic prostszego się nie dało wcześniej wymyślić. A silnik nie był odpalany. Taka jest temperatura dzisiaj na zewnątrz. Uwierzcie nam, tu w środku, w czołgu jest jeszcze więcej niż te wskaźniki pokazują. Jak możecie zobaczyć, my się tutaj już gotujemy z pełno potu na nas. Także ta 40 stopni to jest naprawdę tutaj już dosyć chłodno. Wracamy do omówienia naszego wnętrza. Tutaj macie hebel, tak, ja wiem, że on... Pokaż, jak działa. Trzeba to bardzo mocno zrobić, czyli mamy teraz włączony prąd. Ja sobie zawsze sprawdzam, czy on się pokazuje po naciśnięciu tego guziczka. I po skończonej jeździe zawsze ten hebel musimy sobie wybić. Tam macie rozrusznik. To jest guziczek od rozrusznika. Tutaj są... Tu jest instalacja od sprężonego powietrza, która niestety jeszcze nie działa. Przełączniki do różnego rodzaju lampek. W środku to jest klakson. Kolejne przełączniczki. Jak w normalnym samochodzie. Sprzęgło, hamulec i tutaj macie takie ładne wyżłobienie na gaz. Oprócz tego podczas odpalenia musicie sobie ustawić ręczny gaz na co najmniej 1/3, podpompować olejkiem, no i wtedy wiadomo, klaksonik i możecie odpalać. Bardzo ważna rzecz to, aby kulisa, czyli to jest kulisa w fachowej nomenklaturze, była zawsze wyluzowana. Czyli jest to wajcha do zmiany biegu. Tutaj macie schemat, jak te biegi w tym radzieckim pojeździe są. Czyli jedynka do siebie, na wprost, możecie zobaczyć wodziki. Tak samo też ci, którzy mieli Władimirce T25, będą kojarzyli, bo mniej więcej podobnie wychodzi z obudowy skrzyni biegów. Słuchajcie, tutaj macie łoże karabinu maszynowego dla strzelca. Tutaj akurat w czterech pancernych siedział Czereśniak. No miał tyle miejsca, miał miejsce na swoje kolejne nowe magazynki. Zobaczcie, jak dużo miał tych kasetek, także no chwilę można było strzelać, prawda? Skrzynka, kolejna elektryczna, zobaczcie, jakie kurcze fajne lampeczki. Feature. Tutaj za tymi blachami macie jeszcze dodatkowe zbiorniki paliwa, bo taki czołg tego bardzo dużo potrzebował. Macie tutaj miejsce na przyrządy, resztkę przyrządów, która służyła do wewnętrznej komunikacji i tutaj jeszcze znajdowała się radiostacja. Tutaj macie typ R120, to już jest polskiej produkcji, ale skopiowany na radziecką modłę. Czyli nie mamy radiostacji, co nam znowu obniża cenę zakupu takiego pojazdu. No niestety, no. Ja właśnie siedzę na miejscu działu nowego, jak możecie zobaczyć. No nie mam dużo miejsca, tym bardziej, że jestem obrócony w drugą stronę niż powinienem. Zobaczcie, jakie też śmieszne lampki, które można było sobie tutaj włączyć tym przyciskiem, a dodatkowo jeszcze miały żaluzję, która powodowała, że mogliście sobie stopień tego światła regulować. Celowniczy miał w tym miejscu celownik i tak naprawdę posługiwał się z niego. Tu jest tylko dziura. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć, bo akurat siedzę na miejscu dowódcy. Były boczne wizjerki, które można było szybko w czasie bitwy schować i przez nie patrzeć. Tutaj miał dodatkowo taki obrotowy. Zresztą ten typu wizjer, który tutaj widzicie, to jest polski patent. Zastosowany pierwszy raz w tankietkach. Przechodzimy może do podsumowania. Ja jakbym miał kupić taki czołg, to kupowałbym go od razu, nie patrząc na to wszystko, co wam żeśmy pokazali. Owszem, to są istotne rzeczy, ale... Jest kompletny, prawie. Bynajmniej jeździ, skręca i hamuje. Wieża mu się obraca w lewo, w prawo, armata chodzi góra-dół. Więc naprawdę, no jeżeli chodzi o taki eksponat, ostatnio na aukcji widziałem za 250 tysięcy euro do poskładania. Tak, rozebrany, miał zdjętą wieżę i wyjęty silnik. Ale już po remoncie. Także no 250 tysięcy euro. Euro, czyli banie, to kupujecie sobie jakieś Audi w strasznym stanie, to ja wolałbym mieć jednak takiego teciaka i móc sobie nim podróżować po jakichś bezdrożach, które możemy zobaczyć tam. Także no
Jeżeli was to zaciekawiło, to był materiał bonusowy, troszeczkę też prześmiewczo, bo to jest coś innego. I co? A, i tym się zajmujemy po robocie. Naprawiamy te żelastwo. Trzymajcie się. Cześć. Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.